Ej, siemanko! Siema! Witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale, w 19 odcinku piłkarskiego vloga. Będzie to pierwszy w tym roku piłkarski vlog. Dokładnie, a my ponownie wracamy do Krakowa. Tym razem. Ponownie będziemy na Wieczystej Kraków, ale tym razem Wieczysta Kraków będzie już, to już jest trzecia liga, awansowali. I są bardzo blisko drugiej ligi. Bo już są na pierwszym miejscu, mają 12 punktów przewagi nad drugą siarką Tarnobrzeg. A ich dzisiejszym przeciwnikiem będzie, no, rywal z naszego województwa. Podlasie, Biała Podlaska, jeżeli ktoś kiedyś chodził na motor, to doskonale zna tego rywala w trzeciej lidze kiedyś. Jest to zespół zajmujący piąte miejsce. Dokładnie. W tabeli, no, a my znajdujemy się... Na Błoniach Krakowskich. Tak. Przy stadionie Krakowi. No, może widać. A my zmierzamy właśnie na stadion Wieczystej Kraków. Tak. I przetestujemy przy okazji po naszej dłuższej nieobecności kiełbasę. Dokładnie. Zobaczymy, jak to się pozmieniało z cenami, z wielkością i jakością. Mamy nadzieję, że no, ceny na pewno poszły do góry, ale na żeby pewno. Chociaż ta jakość i wielkość no, została na swoim miejscu. A my co? A my idziemy sprawdzić, jak gra drużyna Peszkina, nie? Tak leci. Jest. Lecimy. Tak chyba akurat. Strzelaj, póki nikt nie zasłania. Jesteśmy na takim krakowskim weekendzie sfinalizowanym jutro na Wiśle Kraków.
i z zainteresowaniem oglądaliśmy piłkarzy, no, byłych piłkarzy naszego klubu w obydwu zespołach, bo w Podlasiu gra Szymon Kamiński i Iza Markasek, a w waszym zespole Tomek Sandrowski i Michał Fidziukiewicz, gdyby pan zechciał się odnieść do gry tych dwóch właśnie piłkarzy w pańskim zespole. Fidziu i Stendro. No Stendro to nie trzeba tego budować tak naprawdę. To piłkarz, który ma umiejętności ekstraklasowe. To jest zawodnik, myślę, że każdy trener zespoligowi chciałby mieć w swoim zespole. Natomiast Michał to taki jest polakarnego zawodnik, który przede wszystkim można na niego liczyć, że przy kolejnej cały sezon będzie tych kilkanaście goli. No to jesteśmy już po meczu, a w zasadzie jeden dzień po, żeby wszystko na chłodno już powiedzieć. Wynik 1-1 Wieczysta Kraków kontra Podlasie Biała Podlaska, ale co zaskakujące, to właśnie Podlasie Biała Podlaska wyszło pierwsze na prowadzenie. I to gdzieś tak, no nawet no, w końcówce meczu, około 70 któryś minut. Coś pamiętam. Takiego, ale potem po 4 minutach Wieczysta odpowiedziała swoją bramką i w sumie to tyle było. Gorsza była pierwsza połowa, jak dla mnie było, w ogóle nic się nie działo całkowicie. Może trzy okazje na bramkę może były jakoś? No dokładnie, jakiś mega porywający mecz to nie był. No i myślę, że dla wielu kibiców Wieczysty właśnie to było trochę małe rozczarowanie. Liczyli właśnie na trochę lepszą grę. A właśnie, co możemy powiedzieć, byliśmy w sklepiku i po tylu, po 2-3 latach, jak nas nie było chyba, około, zrobili nowy sklepik. Wcześniej była taka budka, kiosk. A teraz to taki jakby w galerii bardziej. No, naprawdę, nawet niektóre, myślę, kluby, które mają swój sklepik z, nie wiem, pierwszej ligi nawet mogą zazdrościć, bym powiedział. No, nawet. Przetestowaliśmy także kiełbasy po raz ponownie, czy coś się zmieniło, czy nie. No. Smak pozostał ten sam, myślę. Oprócz ceny się nic nie zmieniło. Tak, ponieważ właśnie cena wzrosła o ile? O 4 zł. 4 zł. Ale i tak się opłaca. I tak się opłaca. Tylko tak, sosów też jest no limit, tylko tam chleba teraz nie było ile się chce, tylko po prostu od razu daje 2 kromki. Piwo też wzrosło o parę złotych. Wcześniej było chyba 8, teraz ile? Kosztowało 11? 10? 10 chyba, nie. 11? 12. 12 nawet, już nawet nie pamiętam. Byliśmy także na konferencji, ale nie byliśmy tam sami, ponieważ spotkaliśmy pana Przemka, czyli speakera Motoru Lublin, którego słyszycie za każdym razem, gdy jesteście na meczu Motoru. Dokładnie. Zadał 2 pytania na konferencji i w sumie to były jedyne pytania, ponieważ nie było nikogo oprócz nas, a my jeszcze się nie czujemy na siłach, żeby zadawać jakieś pytania. Może kiedyś coś pomyślimy, żeby jak kiedyś się dostaniemy na jakieś, jak dostaniemy jakieś akredytacje w przyszłości kolejne, no to myślę, że zadamy jakieś pytanie, może kiedyś, no. No i co, to tyle. No niestety tym razem we dwójkę wyjazd, trochę niespodziewany, ale no tak wyszło, ponieważ nie ma tym razem Fornala, jak to zawsze to bywa. A możemy wam powiedzieć, ale to już będzie w kolejnym filmie. Dzisiaj ruszamy na Motor Lublin z Wisłą Kraków, a w sumie gościnnie na stadionie Wisły. Ale to zobaczycie już za kilka dni na naszym kanale. Będzie z tego kolejny piłkarski vlog. Także zapraszamy bardzo serdecznie. No to się zagramy. Na razie. Cześć!